Już po raz 13 lądujemy na Spitsbergenie jako międzynarodowa wyprawa glacjospeleologiczna. Pierwszy raz czescy grotołazi badający jaskinie w lodowcach pojawili się tutaj w 1986 roku, a od 4 lat działamy wspólnie w czesko-polskim zespole. Lądujemy na terenie polskiej stacji polarnej. Na początku odwiedzamy miejsca, w których działaliśmy przed laty. Tady mám tátu Podcenýho, my jsme lezli do Úzkým Úzkým. A po ty povodní tady bylo přes 2 metry, táta u toho stojí, přes 2 metry to probralo ten materiál. Ten profil. No, a probralo to všechno ven. Tutaj 2 lata temu była jeszcze wielka jaskinia. Czy dzięki ocieplaniu się klimatu za kilka lat będziemy mieli jeszcze co badać? Naszym głównym celem jest poznawanie systemów odwodnienia lodowców. Najciekawszy i najmniej poznany obszar naszych studiów skrywa się pomiędzy wielkimi wywierzyskami na przedpolach lodowców, a syfonami jaskiń, które badamy. Jaskinię Liperta obserwujemy już ponad 20 lat. W tym czasie zmieniła się tak bardzo, że ze starej jaskini pozostała tylko nazwa i położenie studni wejściowej. Jej korytarze zmieniły o kilkadziesiąt stopni kierunek rozwoju. Z krótkiego, prostego korytarza jaskinia stała się długim ciągiem wielkich meandrów z jeziorami i wodospadami. W końcowych partiach przychodzi nam walczyć z niekończącym się ciągiem małych proszków i jeziorek. Na śliskim podłożu w każdym z tych miejsc musimy zakładać liny poręczowe. Nie wiadomo, jaka jest głębokość tych jezior, a w przypadku jakiegokolwiek błędu woda z przyjemnością porwie pechowca. Jedyną szansą na bezpieczne poruszanie się jest stały kontakt raków z podłożem. Każda inna część ciała czy ubioru nie ma żadnej przyczepności do lodu. Po zwykłej wywrotce trudno stanąć na nogach. 2 lata temu na końcu jaskini dostaliśmy się do wielkich sal z jeziorami. Teraz są one około 12 metrów pod lustrem wody w syfonie i wszystko wskazuje na to, że wypełniły się osadami niesionymi przez wodę. Trochę szkoda, ale dla nas jest to bardzo ciekawa obserwacja. 2 tego roku działamy w skromnym, czteroosobowym zespole. To Józef, szef naszej ekspedycji, a oto jego brat, Staszek. Obydwaj trudno już policzyć, który raz na Spitsbergenie. Siły polskie reprezentuje Anna, tutaj nowicjuszka. I jeszcze Szymon, ale jego nie zobaczycie. On zawsze stoi z drugiej strony kamery.
Dwa lata temu zamontowaliśmy w jaskini Kwisla czujnik, który miał mierzyć przepływ wody oraz jej temperaturę. Jeśli jeszcze istnieje, powinniśmy go wydobyć. Z trudem odnajdujemy kamień, pod którym był zamontowany. Jedna z lin, do której go przywiązaliśmy, została zniszczona przez kamienie niesione wodą. W końcu sukces, ale tylko połowiczny. Czujnik z powodu błędu w software zakończył pracę 1,5 roku temu. Hurra! Asi pozdzie! Trzeba to mnie oswidzić! Każda wyprawa to kilka kroków do przodu. Teraz niestety jeden do tyłu. W połowie wyprawy przenosimy się 50 km dalej na północ, badać nowe, niepoznane rejony. Rozpoczynamy od wycieczek nad lodowce i poszukiwania dziur w całym. Odkrywamy nowe jaskinie, w których nie stanęła jeszcze ludzka noga. Jaskinia Bochlin, ku naszemu wielkiemu zaskoczeniu, doprowadza nas w bardzo ciekawe miejsce. Przechodzimy w głąb przez cały lodowiec i stajemy na jego podłożu. Zdarzało się nam to już kilkakrotnie i zawsze czekało tam na nas coś bardzo ciekawego. Tym razem wchodzimy do sal, które nie mają stropów. Nad nami jest coś w rodzaju starych kominów. Jednak skąd się one tutaj wzięły? Przecież ciężar lodowca i plastyczność lodu powinna je dawno zacisnąć. Zamiast przybliżać się do poznania tajemnic lodowców, mamy kolejną zagadkę do rozwiązania. Kolejny element, który przynajmniej na razie nie pasuje do tej układanki. Mieszkamy w starej, wielorybniczej stacji z początków ubiegłego wieku. Spitsbergen pełen jest różnych, mniej lub bardziej starych śladów po naszej, ludzkiej obecności. Kilkaset metrów od naszej bazy zwiedzamy ruiny niemieckiej radiostacji z okresu II wojny światowej. Niewiele się tutaj zmieniło od tamtych czasów. Jedynie jej maszt został wysadzony w powietrze. Wiele wypraw obserwowało w czole lodowca Renarda potężną dziurę, z której czasami wypływały olbrzymie ilości wody. Nikt jednak nie miał odwagi tam wejść. Trzeba przyznać, że właśnie ta opowieść przyciągnęła nas w to miejsce. Trud przedzierania się w deszczu przez koszmarnie uszczelnione lodowce został wynagrodzony. Z nazwaniem jaskini nie mieliśmy wielkiego problemu. Gdy przyszła ta chwila, wszyscy razem niemal jednocześnie wykrzyknęliśmy: Jaskinia niebieskiego światła! Czołówki są tutaj potrzebne tylko po to, aby bardziej profesjonalnie wyglądać na zdjęciach. Wreszcie jest okazja, aby pokazać, że nie tylko spacerujemy i rozglądamy się po tych jaskiniach. Każdy grotołaz wie, że nową jaskinię trzeba pomierzyć, narysować, obfotografować i wykonać w niej masę innych czynności. Inaczej jaskinia jakby nie istniała. Jak bardzo się marznie podczas pomiarów, wiedzą tylko ci, którzy tego doświadczyli. 252. Pomiary wymagają precyzji, a im bardziej jest zimno, tym gorzej się pracuje i dłużej to trwa. Nawet szczelne wodery ukryte pod jaskiniowym kombinezonem chronią tylko przed wodą. W głębokiej wodzie chłód przenika przez nie, odbierając chęć do dalszej pracy. Minus 16!
Už je teplejc? Na pravdu! Zima! Ta jaskinia jest dla nas kolejną zagadką. Jak ją zaklasyfikować? Czy odprowadza wodę z systemu inglacjalnego czy subglacjalnego? Jak to się stało, że właśnie w tym miejscu i dlaczego w taki sposób? Skąd się wzięły osady w tej jaskini? Jaka jest dynamika tego systemu? Co powoduje, że w strefie syfonalnej osadzają się na ścianach niezwykłe kryształy lodu? Te i inne pytania ciągle czekają na odpowiedź. Nasza praca, pomimo że stawia nowe znaki zapytania, pomaga w ułożeniu tej skomplikowanej układanki. Można by jeszcze zadać pytanie, dlaczego to robimy? Do czego jest ta wiedza przydatna? Szczegółowa odpowiedź nie zmieściłaby się w tym filmie. Najkrócej rzecz ujmując, choćby z powodów praktyczno-ekonomicznych. Z lodowców bierzemy pitną wodę i energię. Ale bywa, że mogą być one dla nas także zagrożeniem. Czesi zdobytą tutaj wiedzę wykorzystują także przy ratowaniu zabytków. Na nasze pożegnanie przypływa pokaźne stado wielorybów. Wspólna kąpiel jest dla wszystkich niezwykłym doświadczeniem.